Dobre. Dobre, dobra akcja będzie. Wafel.pl pyta się mnie, jaki jest twój ulubiony album? Album ze zdjęciami, książkowy? Jeśli chodzi o muzyczny album, to jest znowu trudne pytanie, ponieważ tego byłoby naprawdę dużo i ciężko byłoby mi wybrać, tak jak wcześniej mówiłem, nie chcę się rozgadywać i powtarzać się, ale tak jak wcześniej mówiłem, ciężko byłoby wybrać. Ale generalnie, jeśli miałbym wybierać jakiś album, dobry album, The Panic Broadcast, Soilwork na przykład. The New Black, Strapping Young Lad na przykład. Nie wiem, Master of Puppets, chociaż to już jest takie wyświechtane, już każdy to strzela. Master of Puppets, jestem fanem tego albumu w ogóle. Ale generalnie Master of Puppets, chyba jeśli miałbym z tych albumów metalikowych wybierać, to byłby jeden właśnie z takich. Albo Ride the Lightning. Generalnie nie potrafię powiedzieć jednego. Na przykład dobrym albumem według mnie, część na pewno osób od razu będzie hejcić, dobrym albumem jest Metaliki album St. Anger. Nie ma tam ani jednej solówki, jak to niektórzy mówią z ironicznym uśmieszkiem. Zapomnieli nagrać może? Ale tak generalnie, znowu generalnie powiedziałem, ogólnie mówiąc, to jest to samo, ten album ma takiego powera strasznego, już abstrahując zupełnie od tego, z jakiego powodu powstało, że oni tam się frustrowali i chodzili do psychologa i płakali sobie w ramionach i tak dalej, te wszystkie te sztuczne takie abstrahując zupełnie od takich dziwnych wyczynów, to ten album naprawdę ma porządne takie pieprznięcie, takie pip, takie o właśnie, takie mocne i naprawdę mi się to podoba w każdym razie. Polecam to przesłuchać, jeśli ktoś z was powiedział, że Metallica się skończyła na Nothing Else Matters, czyli na Black Albumie. Ja tam nikogo nie krytykuję oczywiście, to nie chcę, żeby ktoś tutaj na mnie też najeżdżał. Mój ulubiony album, dobra, skreślony. Wafel.pl się pyta, jaki jest twój ulubiony artysta? O kurczę, to jest tak, no, przerąbane. To byłoby pewnie kilku takich artystów. Nie będę na pewno przygotowywać takiej odpowiedzi, mój ulubiony, że sobie wydumam z tych wszystkich zespołów, które lubię. Generalnie jak sobie pomyślę tak w tym momencie, odpowiadając na to pytanie, to pewnie byłoby odpowiedź dosyć pewnie w miarę taka chyba zawierająca się w kilku artystach. Generalnie pewnie James Hetfield za swoją charyzmę i za te For Whom the Bell Tolls, za te mówienie takie. Ale on naprawdę jest charyzmatyczny i faktycznie taki cały udzierany, ramiona, prawda? To taki szpan jest. Więc to jest naprawdę, to byłby fajny artysta, którego w sumie tak generalnie lubię. Kirk Hammett w sumie też za te dziwne takie leginsy, w których na tych starych koncertach lata i trochę dziwnie wygląda. Ale też go lubię. Zach Wild. No, gościu jest przekoksu. Przekoksu po prostu trochę strach tak się z nim pewnie w cztery oczy spotkać, bo taka broda wielka. Ja nawet nie potrafię, bym musiał się napompować. Ale zakład naprawdę też robi kawał dobrej roboty, kawał dobrej muzyki, aczkolwiek Black Label Society jest czasem troszkę przynudnawy. Mają tam naprawdę trochę piosenek naprawdę miażdżących i fajnych, klimatycznych. Nie mówię miażdżących, że ciężkich, ale naprawdę takich klimatycznych. Ale generalnie trochę tak grają monotonnie. Które tam by było tak. Pewnie generalnie to było. Nie chcę tak by się rozgadywać za bardzo. Pewnie to będzie więcej tych osób, ale jak mi coś przyjdzie do głowy, to może powiem, napiszę albo coś zrobię. Cube Mistrz. O, znowu on się mnie pytał też. Ktoś cię uczył grać na gitarze, czy się sam nauczyłeś? No właśnie, to jest dobre pytanie. Na pewno dużo osób tak się zastanawia, jak to ten gość, on to robi. On na pewno się uczył gdzieś, pewnie się podłączył do jakiegoś mózgu innego gitarzysty i pewnie czerpał wiedzę i... Bo to byłby rodem z jakiegoś horroru. Ale
Ja zaczynałem tak, miałem tą swoją moją gitarkę, którą wam pokazywałem ostatnio, klasyczną. No i generalnie sam się uczyłem przez jakiś dłuższy czas, jakieś ja wiem 3-4 lata, sam się uczyłem grać, no 3-4, 5, no właściwie trudno mi powiedzieć, no jeśli 2 lata się uczyłem w szkole jazzów. Ktoś za oknem piszczy. W szkole jazzów w Krakowie 2 lata się uczyłem, no to 10 lat grałbym sam generalnie, ale pierwsze kilka lat to było zdecydowanie nauka samodzielna. Myślę, że to też trzeba mieć trochę determinacji, żeby się przez taki dosyć długi okres czasu uczyć samemu. W sumie chyba odpowiedziałem. To bym mógł tak gadać bez końca, nawet na takie zwykłe pytanie. W każdym razie na początku sam się uczyłem, a to co w tej szkole jazzu się uczyłem grać, to już było na już bardziej zaawansowanym poziomie, więc umiejętności już miałem. Nie to, że przyszedłem zielony i proszę pana, chciałbym się nauczyć, nie wiem jak trzymać gitarę, ani... Proszę mnie nauczyć, czy mam tak trzymać, czy mam jakieś naczynie. Witajcie z okazji 1000 subskrypcji, które zostały zasubskrybowane na moim kanale. Mam dla was konkurs. Zadanie konkursowe będzie polegało na zrobieniu logo mojego kanału. Może być to w dowolnej jakiejś formie, może być zabawne, poważne, byle nie jakieś wulgarne, bo to raczej nie mogę czegoś takiego zamieścić. No najlepiej, żeby to było jakoś narysowane, może zeskanowany rysunek, albo zrobiony w Photoshopie, albo jakoś to tak, żeby był w miarę fajnej jakości. Zresztą każdy pomysł będzie dobry, nawet zdjęcie z komórki też mogłoby być. Przynajmniej tak, żeby można było to jakoś zamieścić ewentualnie gdzieś tam na kanale. I będą nagrody. Pierwsza nagroda to będzie Body Grip. Dobre światło, gorsze światło. Tak jak kanał jest poświęcony muzyce i graniu na gitarze, to nagrody będą też muzyczne. Body Grip jest pierwszą. Drugą nagrodą będzie koszulka zespołu Serpent Wings, w którym gram. Nie jest to żadna sława, ten zespół. No ale to byłoby w sumie tyle. Czekam na wasze wszystkie propozycje.